Wolne Głosy, czyli popołudnie z Telewizją Republika. W studiu witam kolejnych gości, czyli pana Marcela Klinowskiego, szefa zespołu do spraw transportu ze Stowarzyszenia Republikanie. Dzień dobry. Oraz pana Krzysztofa Rytela z Centrum Zrównoważonego Transportu. Dzień dobry. A będziemy rozmawiać o Pendolino. To kolejna odsłona tej opery mydlanej, tak można powiedzieć, którą funduje nam rząd, bo to słyszymy o kolejnych opóźnieniach. Pendolino znów, jak się wydaje, nie wjadą na tory wtedy, kiedy mieliśmy się tego spodziewać, czyli w grudniu. Dlaczego? Czyli istnieje jeszcze niewielka szansa, że w grudniu 2014 roku Pendolino pojedzie po polskich torach. Szanse są z każdym dniem coraz mniejsze. Przez ostatnie 7 lat polskie koleje państwowe nie były w stanie się do tego przygotować ani pod względem infrastruktury, ani pod względem prawnym, bo samo rozporządzenie ministra transportu, które umożliwia jazdę po Polsce z prędkościami powyżej 160 km na godzinę, dopiero obowiązuje od 5 dni. Więc nawet jakby ktoś chciał wcześniej jeździć szybciej, to by tego nie mógł zrobić. Inna sprawa to oczywiście brak infrastruktury. Zapowiedzi zapowiedziami, plany planami, papier jest bardzo cierpliwy, a rzeczywistość wygląda niestety jak wygląda. A dlaczego z każdym dniem jest coraz trudniej o dotrzymanie tego terminu, który obiecał nam rząd? Znaczy, dzisiaj wychodzi kwestia nie tyle samych pociągów, co stanu infrastruktury. No, powiem tak, polskie linie kolejowe puszczają przecieki prasowe, bo oni doskonale wiedzą, jak wyglądają przygotowania do nowego rozkładu jazdy. No i zaczynają przygotowywać opinię publiczną na to, co się stanie, bo no, widać gołym okiem, że wiele tych inwestycji nie może być zakończonych do grudnia. Nawet abstrahując już od Pendolino, takim najbardziej ewidentnym przykładem jest linia Warszawa-Łódź, gdzie na nowy rozkład jest założone, że będzie całkowicie wyremontowana. Tymczasem odcinek Grodzisk-Żyrardów, tam nie jest nic zaczęte. Więc ja rozumiem, gdyby był jeden tor zrobiony, a na drugim trwały prace, tak jak na linii Warszawa-Gdańsk, no to byłaby szansa, że do grudnia zostanie to skończone, ale tam nie jest nic zaczęte. A jak panowie oceniają tę sytuację? Z czego wynikają infrastrukturalne trudności, o których panowie wspominają? Czyli to, co się na pewno zmieniło, to to, że na kolei pojawiło się trochę więcej pieniędzy. Na samo wprowadzenie Pendolino całego projektu, czyli infrastruktury i taboru, wydaliśmy jak do tej pory ponad już 12 miliardów złotych. Czyli powinno być lepiej. Powinno być lepiej. Inwestycje są bardzo mocno opóźnione. Co tutaj dużo mówić? My cały czas się ścigamy z poprzednimi latami. Tu nawet nie chodzi o to, żeby poruszać się po kraju jakoś znacząco szybciej, godzinę szybciej czy półtorej godziny szybciej, tylko chodzi o to, żeby w ogóle zbliżyć się do tych historycznych rekordów pomiędzy największymi miastami w Polsce. No, możemy tutaj powiedzieć chociażby to, że w 2004 roku, czyli równo 10 lat temu, z Warszawy do Katowic jeździło się 2 godziny 27 minut. Teraz po różnych zmianach, po podwyższeniu, planowanym podwyższeniu prędkości, będziemy jechać co najwyżej 3 minuty krócej, jeżeli oczywiście wszystko dobrze pójdzie. Podobnie jest z trasą do Gdańska, podobnie jest z trasą do Krakowa. Kiedy byłem na Komisji Infrastruktury poświęconej Pendolino i tam przedstawiciele PKP mówili, że do Krakowa będziemy jechać 2 godziny 30, później 2 godziny 15, to jedna z posłanek powiedziała, no tak, ale przecież w połowie lat 90. jeździłam do Krakowa 2 godziny 35 minut. Gdzie więc te pieniądze, gdzie więc te inwestycje są? Posłowie się dziwią, ludzie się dziwią, jak to może się dziać, że przez 7 lat na północ Polski jadą 5, 6, 7 godzin, bo mamy wyłączenia, bo mamy remonty. Ludzie się przesiadają do samolotów, przesiadają się do polskiego busa, czekają, a doczekać się nie mogą. No właśnie, trudno nie ulec zdziwieniu, jeśli słyszymy o sytuacji sprzed 10 lat, kiedy połączenia były znacznie szybsze tak naprawdę niż teraz, bo teraz do Krakowa, wiem to z doświadczenia, jeździ się ponad 3 godziny.
centralną magistralą kolejową. Trudno zatem nie ulec zdziwieniu, kiedy to porównamy z czasami, w których nikomu nie śniło się jeszcze o Pendolino. Może zatem w ogóle zakup tych pociągów był błędem? Znaczy, błędem jest to, że żaden rząd po 1989 roku tak naprawdę nie zrobił porządku na kolei. I tak naprawdę jest to jedna z niewielu służb mundurowych w Polsce, która no, nawet nie próbowano jej dekomunizować. Tak? No wiadomo, że to były, tam musiały być służby, bo to są, to jest infrastruktura, którą na przykład przerzuca się wojsko, to jest też, to są też przewozy międzynarodowe, gdzie można różne rzeczy przerzucać. I ci to ludzie jest tam... kontrola nad poruszaniem się obywateli. Tak, to jest też inwigilacja tych pasażerów była. No i te służby sobie tam działają do dziś. I prawdopodobnie one tam rządzą. Nikt się za to nie wziął i nikt nie jest zainteresowany. Tu widzimy przykład pani Bieńkowskiej, która no, w porównaniu do... No, teraz się okazuje, że czasy pana Nowaka czy pana Grabarczyka to były świetne czasy dla kolei, tak? W porównaniu z panią Bieńkowską, która jest przeciwnikiem kolei. To ona kilka lat temu próbowała przerzucić fundusze z kolei na drogi, które nam się udało w Komisji Europejskiej to zablokować. Teraz ona rządzi koleją. No i właśnie, i co? Wprowadza ludzi Balcerowicza. Na przykład w Intercity wprowadzono dodatkowy szczebel zarządzania. Jest zarząd, jest członek zarządu do spraw, który ma sprawy pracownicze. Są biura i dyrektor do spraw pracowniczych, ale pomiędzy nimi są jeszcze teraz dyrektorzy wykonawczy. To jest bardzo nowy i bardzo kosztowny szczebel zarządzania, bo to po kilkadziesiąt tysięcy złotych ci ludzie zarabiają za nierobienie niczego tak naprawdę. Prezes PKP, pan Karnowski, 59 tysięcy na miesiąc, został wynajęty po to, żeby był bardzo, rzekomo bardzo cenionym specjalistą rynkowym, żeby tutaj wprowadzić ład korporacyjny i znalazł 50 obszarów krytycznych. No i po dwóch latach jego prezesowania z tych 50 obszarów krytycznych mamy to, że na dużych dworcach kolejowych jest jedna kolejka. Więc to są efekty działania wysoko kwalifikowanych specjalistów. Można powiedzieć, że skandal piętrzy się na skandalu. Trudno tutaj o mniej ostre słowa. No ale jeśli mieliby panowie wskazać jakiś wzorzec, idealny sposób postępowania rządzących, to jak powinna się władza zachować wobec kolei? Czyli kwestia jest taka. Powinniśmy po pierwsze skończyć z taką pewną modą na to, żeby wykorzystywać środki unijne tylko dla ich wykorzystania. W tej chwili panuje w PKP taka moda, żeby rachunek ekonomiczny był zwyciężony przez to dążenie do wykorzystania dotacji unijnych, przez co, tak jak na przykład w przypadku Pendolino, musi się ono zatrzymywać na większej ilości stacji niż najszybsze w tej chwili składy tradycyjne, przez co mieliśmy taką sytuację, w której nagle w mediach pojawiła się informacja, że Pendolino będzie jeździło dłużej po centralnej magistrali kolejowej do Krakowa i do Katowic niż najnowocześniejsze obecne składy PKP Intercity. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że no, polska kolej nie powinna się bać konkurencji. Konkurencja nie przeszkadza, tylko konkurencja pomaga w tym, żeby oferta była lepsza, żeby było więcej składów, żeby oczywiście było to wszystko na zdrowych zasadach. Czyli tak. Symboliczny Deutsche Bahn powinien wjechać na nasze tory. Poza kwestiami prestiżowymi, oczywiście tutaj zawsze jest taki mit tych złych Niemców czy Rosjan, którzy wejdą na nasz rynek i go zagarną, to wcale nie jest powiedziane, że akurat ten mityczny Deutsche Bahn tutaj wejdzie, że będzie mu się opłacało tutaj operować, ale chociażby prywatni przewoźnicy z Czech byli zainteresowani rynkiem polskim, chcieli jeździć między Warszawą a Poznaniem, między Warszawą a Krakowem, jednak zostało im to uniemożliwione. Dlaczego? Tutaj możemy tylko dywagować, znaczy, domyślać się. Ja powiem się. Wprost, jeżeli tu wejdzie przewoźnik czeski, jakikolwiek prywatny, PKP Intercity po prostu idzie na dno natychmiast. Między innymi przez projekt Pendolino.
który może być rentowny, to jest bardzo kosztowny tabor. I on, żeby to działało, to on musi jeździć od rana do wieczora bez przerwy. Rozkład jazdy, jaki widzimy, oznacza, że ten tabor przez ileś godzin na stacjach zwrotnych stoi. On nie zarabia na siebie. No i to widać. A my płacimy, tak, 65 milionów będzie kosztowało rocznie eksploatacja tego taboru dla spółki Alstom. No dobrze, to jest kwestia przełamania monopolu PKP. Co jeszcze powinniśmy zrobić? Co polskie państwo powinno zrobić, aby znacznie zwiększyć efektywność kolei? Znaczy przede wszystkim kompetentne kadry, bo to od tego się zaczyna. Nikt nie był, czy nie wiem, jeśli były jakieś konkursy na stanowiska na kolei, no to fikcyjne. Każda kolejna osoba była, pokazywała swoją ewidentną niekompetencję. Pendolino miało być sztandarowym projektem polskiego rządu. Ten włoski symbol nowoczesności okazał się jednak być w Polsce symbolem nieudacznictwa i niekompetencji. O tym, o przykrych wnioskach z przebiegu wdrażania szybkich kolei do Polski rozmawiałem z panem Krzysztofem Rytelem z Centrum Zrównoważonego Transportu oraz z panem Marcelem Klinowskim ze Stowarzyszenia Republikanie. Dziękuję bardzo, a już za chwilę publicyści i polityczne podsumowanie dnia. Zostańcie państwo z nami.